Kurier w sam południe, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, a po drugiej stronie łączy telefonicznych Andrzej Sośnierz, poseł koła Polskie Sprawy, były prezes NFZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprawy polskie, już w kurierze poruszyliśmy sprawy chińskie, sprawy czeskie, więc warto by było porozmawiać o aktualnej sytuacji, również tej, a może szczególnie tej pandemicznej, bo minister zdrowia zapowiedział, czwarta fala już jest, staje się faktem, widzimy codzienne statystyki, a ja przypominam sobie naszą rozmowę prawie dokładnie sprzed roku, bo 28 października 2020 roku, wtedy pan ocenił, że epidemia tak się rozhulała w Polsce, to jest cytat, że poza drastycznymi metodami nie da już jej się opanować. A jak to wygląda dzisiaj? No rzeczywiście tak. Było to, życie też pokazało, że niestety moje słowa się sprawdziły, ale więc musieliśmy po prostu przechorować. A na dzisiaj to ja już gdybym odwrotnie. Ja zauważyłem, że w mediach duża jak gdyby panika, no bo fala, to nie jest zresztą żadne odkrycie, że jest czwarta fala, bo ją nie tylko, że można było przewidzieć, ale ona już od dobrych kilku tygodni powolutku narasta. Ale sytuacja jest absolutnie odmienna. Dzięki temu, że bardzo mocno drugą i trzecią falę przechorowaliśmy, bardzo intensywnie i wiele osób po prostu się odporniło przez przechorowanie. Dodatkowo jeszcze wiosenne te nasze szczepienia, gdzie rzeczywiście dużo osób się zaszczepiło, no teraz niestety mniej. W sumie to tworzy dużą populację i dlatego nie ma aż takiego dużego wzrostu. No niestety w województwach, gdzie w wschodniej, głównie lubelskie, podlaskie, w tej wschodniej części Polski, no tam niestety zachorowania jeszcze są duże, no bo brakuje tej grupy zaszczepionych i w związku z tym tam jeszcze jest kogo zarażać. W pozostałej części Polski to już sytuacja jest właściwie, można powiedzieć, opanowana, tak jak zwykłe przeziębienie zaczyna to wyglądać. Czyli przechorowanie bądź zaszczepienie, pan powiedział, mamy nabytą odporność w większości taką z przechorowania, no ale to w takim razie czemu słyszymy o dawce trzeciej przypominającej, czemu w Izraelu już się mówi o czwartej dawce, po co to wszystko? No, trzecia dawka, bo okazuje się, że jednak, co zresztą nie było całkiem zaskoczeniem, te szczepienia dają efekt w postaci złagodzenia przechorowania, ale niestety może nie tak radykalnie jak z grypą, bo po szczepieniach na grypę raczej się nie choruje, chociaż też są pojedyncze przypadki, ale niestety ta odporność i nabyta poprzez przechorowanie i nabyta poprzez zaszczepienie niestety troszkę wygasa. Poza tym nie gwarantuje to tego, że się tego wirusa jednak nie chwyci, nie namnoży i nie będzie się go rozsiewało. Więc stąd ten pomysł trzeciej dawki. Nie wiem, czy do końca potrzebny, ale zasadniczo można powiedzieć tak, no nie zaszkodzi. Jeśli ktoś ma obawy, że może jednak zachorować i nawet ten lżejszy przebieg epidemii, a w szczególności starsze osoby, kto przechorowują, to będzie gorszy, no to może się zaszczepić. Tutaj stanę jako adwokat diabła. Powiedział pan, nie zaszkodzi. Jest pan tego pewien na 100%? Bo przecież szczepionki nadal są w fazie badań, jakby nie było. No tak, oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę, że na świecie już taka próba biologiczna, jak ta próba zaszczepionych na świecie już, to są takie ogromne ilości osób, że tu ona jest jak gdyby chyba najbardziej przetestowana ze wszystkich szczepionek. No działo się to z pewnymi napięciami, działo się to też w fazie jak gdyby nie do końca badań w pełni, tak zgodnie ze sztuką w tym zakresie przeprowadzonych, no ale już mamy za sobą, jak to się mówi, w medycynie próbę biologiczną, czyli po prostu pacjenci to otrzymali, widzimy, że nic się nie dzieje. Czyli można to częściowo nazwać eksperymentem otwartym? No, to nie było to eksperymentem, bo ta szczepionka była dopuszczona po przeprowadzaniu jednak badań przyspieszonych, ale jednak. Ale warunkowo dopuszczona. Natomiast dłuższy przebieg czasu, no niestety niektóre problemy mogą wyjść po jeszcze dłuższym czasie, ale na dzisiaj nic na to nie wskazuje, żeby szczepionka ta miała jakieś istotne tutaj
no, działania uboczne. W związku z tym po takiej dużej próbie już na świecie przeprowadzonej, to myślę, że to już jest w dużym stopniu przetestowana i można bezpiecznie ją brać. Oby tak było, by po czasie nie było żadnych efektów. Na razie po podaniu 38 milionów dawek szczepionek zgłoszono tylko bądź aż, może bez oceny, 16 tysięcy niepożądanych odczynów, w większości łagodnych. Rzeczywiście to jest niewiele. To tyle, jeżeli chodzi o statystykę, ale do tej pory, tak jak pan powiedział, można było się spodziewać, że czwarta fala nastąpi, bo wydaje się, że jest to nieco sezonowe. To są nasze obserwacje. Wydawało się, że COVID jest sezonowy. Teraz mamy coraz więcej badań, które to jakby nie było potwierdzają. Najnowsze badanie opublikowane w Nature przez naukowców Barcelona Institute for Global Health potwierdza, że COVID-19 to infekcja sezonowa, a sprzyja jej niższa temperatura i wilgotność powietrza. Co zresztą u nas się też, jak widać, potwierdza. Natomiast no, ta powoli musimy przejść na tak spojrzeć na tę epidemię, że po prostu będzie to jeden z wirusów, który będzie nam towarzyszył być może przez lata, ale w związku z tym, że taka część, już duża część społeczeństwa, większość będzie odporniona tak lub inaczej poprzez przechorowanie lub zaszczepienie. I niestety ci słabsi zmarli. To było w tym wszystkim najgorsze. No to trzeba się będzie przyzwyczaić, że za jakiś czas ona będzie się powtarzała, ale tak jak inne choroby sezonowe, tak jak katary, przeziębienia, tak jak grypa, no z powodu tych schorzeń, które co roku nam towarzyszą, nie zamyka się krajów, nie mrozi się gospodarki, no bo już tam, można powiedzieć, przyzwyczailiśmy się do nich, zżyliśmy się z nimi i powoli przechodzimy do tej fazy, w której również i z COVID-em trzeba się będzie jakoś pogodzić, że on nam będzie towarzyszył. Czyli ja podtrzymuje pan swoje słowa sprzed roku, że nie ma powodu, by wprowadzać kolejne lockdowny, a już słyszymy z kręgów rządowych, że jeżeli będą wzrastały te zakażenia, wzrastały zgony, to może trzeba będzie pomyśleć o jakichś ograniczeniach. Za dużo w Ministerstwie Zdrowia tak jak gdyby było zapotrzebowanie na dużą produkcję komunikatów, czasem zupełnie niepotrzebnych, chyba żeby ktoś się chce wykazać, że coś robi. Duża liczba komunikatów to znaczy, że ktoś pracuje. No tak. No jest właśnie dlatego i żeby nie było, że tam za darmo biorą pieniądze. Ale zbyt dużo komunikatów sieje trochę dezinformacji. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że właściwie w tej chwili te zachorowania, połowa z nich, to wcale nie w ludnych województwach podlaskim i w lubelskim. Mazowsze ludne, ale u nas chyba tylko we wschodniej części choruje. Więc w Polsce zachodniej i w pasie środkowym prawdopodobnie można byłoby już znieść wszystkie obostrzenia i zostawić je jeszcze, a być może nawet nasilić tylko na wschodzie, bo tam się choruje, proszę zwrócić uwagę, że w takim samym, tak samo ludnym województwie śląskim, jak mazowieckie, bo one taką samą mają ludność, to na Śląsku mamy tam 200-300 zachorowań, na Mazowszu jeszcze 2-3 razy więcej i to pewnie tylko z tej wschodniej części, więc to są małe liczby i w przeliczeniu na ilość mieszkańców to znikome i to po prostu trzeba się będzie już powoli do tego przyzwyczaić i przestać się zajmować tymi lockdownami. Jedyne to rzeczywiście wschodnia część Polski powinna jeszcze utrzymać ścisły, a może nawet ściślejszy niż do tej pory reżim sanitarny, ale to też kwestia chyba miesiąca i ta fala zacznie tam też już wygasać. A jednocześnie mamy przykłady z innych państw, również europejskich, a może szczególnie europejskich, gdzie wydaje się, że te obostrzenia są coraz dalej idące. Obostrzenia w stosunku do osób niezaszczepionych, tak? Brak możliwości podjęcia pracy, brak możliwości wejścia do restauracji, sklepu, kawiarni, kina, etc., etc. Takie pomysły pojawiają się i są realizowane w coraz większej liczbie krajów, również przy granicy z Polską. Czy grozi nam sanitaryzm? No nie tak bardzo. Proszę zwrócić uwagę, że w tym samym czasie Wielka Brytania wcześniej, Norwegia, Dania zniosły ograniczenia sanitarne. Więc to Łotwa wprowadza, a Czesi wprowadzają.
No, być może też kwestia, musiałbym rozpoznać, na czym polega ich problem, że ponownie wprowadzają. Ale epidemia przebiega bardzo różnie w różnych krajach. Na przykład czwarta fala w Izraelu przebiega inaczej, w Wielkiej Brytanii inaczej, a w Polsce jeszcze inaczej. My mamy naprawdę bardzo niski poziom zachorowań w czwartej fali w stosunku do poprzednich fal. I gdy się patrzy na wykresy zachorowania w przeciągu tych dwóch lat, to widać, że różnie przebiega w różnych krajach i to jest zadziwiające. Tak samo jak dla mnie zadziwiające jest, że najciężej, największa śmiertelność na świecie występuje niestety w grupie, którą tak nazywam wyszehradzka, czyli Polska, Czechy, Słowacja, Węgry. To są kraje, gdzie osiągnęliśmy niestety najwyższe wskaźniki śmiertelności. I też nie wiadomo dlaczego. To warto z tych wszystkich zdarzeń wyciągać wnioski na przyszłość i uczyć się, bo to jest jedna wielka szkoła walki, jak walczyć, jeszcze jakie błędy się popełnia, żeby wyciągać z tego wnioski. To prawda, więc nauka na błędach. Jeszcze zostało nam półtorej minuty, więc ostatnie pytanie. Czy gdyby doszło do takiego głosowania w Sejmie na zasadzie, czy zgodziłby się pan jako poseł, jako człowiek, jako Polak, aby dzielić ludzi na tych zaszczepionych i niezaszczepionych, czyli na przykład tylko zaszczepieni powinni móc podejmować pracę? W tej chwili to już w sytuacji polskiej, konkretnie polskiej, nie ma sensu. Ja bym w tej chwili, jak powiedziałem, zastanowił się i w ciągu kilku tam dni, dwóch tygodni góra podjął decyzję o zdjęciu jakichkolwiek obostrzeń na zachodzie i w środku Polski. Natomiast ewentualnie jeszcze pozostawić to, co jest na wschodzie. I zobaczy pan, że minie miesiąc. Wspomniał pan o naszej rozmowie sprzed roku, to może się umówmy za półtora miesiąca i zobaczy pan, że to wszystko zelżeje, że naprawdę ta epidemia u nas na szczęście w czwarta fala przebiegnie łagodnie, ale szkoda, że niestety okupione mamy to wielką ilością zgonów, a tutaj państwo się nam nie spisało. No trudno, to stało. Więc jesteśmy umówieni na rozmowę na początku grudnia, tak sobie liczyłem, półtora miesiąca. Dziękuję serdecznie. Dobrze. Musimy kończyć. Andrzej Sośnierz, poseł Koła Polskie Sprawy, były prezes NFZ, był gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Eldar Pedorenko realizował Kurier w Samopołudnie, prowadził Adrian Kowarzyk, a już za 5 sekund magazyn Wnet.